Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przedstawię wam drugi oficjalny zwiastun nowej edycji Fortnite Mers oraz powiem wam, co takiego może przynieść nadchodząca aktualizacja. Epic wczoraj w zestawie z lemowanką, w wiadomościach w grze jak i na Twitterze, wypuściło na świat dzienny zapowiedź nowej edycji Fortnite Mers, czyli wydarzenia halloweenowego Fortnite. Dzisiaj o 16:00 w wiadomości w grze jak i Twitter Fortnite zostały zaktualizowane o kolejną podpowiedź co do tego, co ujrzymy w nadchodzącej aktualizacji. Z wierszykiem: drży ziemia cmentarza, miej otwarte oczy, burza jest przebiegła, nie da się zaskoczyć. Z takim załącznikiem. Co to może oznaczać? Znając Epic, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał, ale możemy spróbować wyczytać ich plany. Drży ziemia cmentarza. To w miarę jasno oznacza, że z ziem cmentarza próbują się wydostać jakieś upiory, albo nawet i pustaki ratowania świata. Ale prawdopodobnie jest to tylko i wyłącznie rymowanka wprowadzająca nas w klimat Halloween, a w samej grze będzie on przedstawiony w formie tylko i wyłącznie skinów, jak na przykład Ghoul Trooper, czy w formie zmian na mapie. Moim zdaniem na mapę Battle Royale raczej nie zostaną wypuszczone zombiaki. No chyba, że... Nie. To będą tylko takie skiny. Miej otwarte oczy, czyli bądźcie czujni. Burza jest przybiegła, nie dajcie się zaskoczyć. Tutaj mowa jest chyba po prostu o burzy w grze. Jeśli nie będziemy na nią zwracać uwagi, to rzeczywiście może nas zaskoczyć i nawet nam przegrać grę. Przejdźmy do chyba teraz najciekawszego, czyli zdjęcia załączonego do tej rymowanki. Przedstawiono kostkę z luną, złapaną w łańcuch. I tutaj jest kilka możliwości. Może to być po prostu element kosmetyczny męskiej wersji Ghoul Troopera, jako Bugbeak lub zbierak, albo zapowiedź nowego przedmiotu, przenośnych widmowych kamieni. Ale co do tego miałbym małe wątpliwości, ponieważ kamienie widmowe wyglądają trochę inaczej w grze, niż ta kostka zamknięta w łańcuchu na tym ujęciu. W grze widmowe kamienie mają na pewno więcej świecących run oraz wyglądają jakby były z innego materiału. Ale wszystko jest możliwe. Choć ja bym się trzymał wersji, że będzie to po prostu element dostawu jakiegoś ze skinów. Albo nawet nagroda za wykonanie wyzwań halloweenowych. Jeden z graczy Fortnite wpadł też na pomysł, aby w odpowiedni sposób złączyć obie zapowiedzi Fortnite Mers. I wyszło mu coś takiego. Nie wygląda to źle i może jakby była ujawniona reszta postaci, to zauważylibyśmy uchwyt zbieraka, albo jak ta postać trzyma tą kostkę. Inną możliwością jest to, że jest to zapowiedź wydarzeń z latającą wyspą. Jeśli spojrzymy teraz na mapę Fortnite, to widać, jak już wkrótce wróci ona nad wir w zalewie zacieków. Będąc już w pełni naładowana, wers Miej otwarte oczy może mieć na celu zwrócić naszą uwagę na samą kostkę, ponieważ już wkrótce dotrze ona z powrotem nad jeziorko. A co dalej? Zobaczymy. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest. Dzięki. A wracając, to jutro o 16 lub 17 powinna pojawić się jeszcze jedna, już ostatnia przed wtorkową aktualizacją zapowiedź Fortnite Mers. A w dzień aktualizacji możemy się spodziewać powrotu dynietnicy do trybu Battle Royale, tak jak to powrócił grabarz do ratowania świata. Do tego, lobby też może zostać zmienione na ten z poprzedniego roku, ale to są już tylko przypuszczenia. Podsumowując, nadchodzi coś dużego. Epic takie zwiastuny przygotowuje zazwyczaj tylko i wyłącznie przed jakimiś ogromnymi wydarzeniami, jak na przykład przed 6 czy 5 sezonem. I jeśli rzeczywiście to się może równać z rozpoczęciem nowego sezonu, to będzie się działo. I to tyle. Dajcie znać o waszych przemyśleniach na ten temat. Najciekawsze komentarze, naturalnie dzięki łapkom w górę, będą na samej górze sekcji z komentarzami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie w szkole.